Jest okej, okay. Sebastian Przybysz, cześć. Jest okej, okay. Witam wszystkich. Jak tam zdrowie, jak ta ręka? Całkiem dobrze, powoli dochodzę do siebie, także po prostu trzeba czekać. Przypomnij, co się stało. Miesiąc temu na gali KSW 48 w Lublinie znokautowałem mojego rywala, no i niestety złamałem rękę. Taki psikus. Ręka już jest poskładana, ale teraz trzeba niestety poczekać, aż się wyleczy do Państwa. Ale podobno wyniki dobre. Słyszałem, że rozmawiałeś z Flintem i tam wszystko jest okej. Okay. Tak, tak. Wynik jest dobry. Za 2 tygodnie wyciągałem już druty z ręki. Jak już wyciągną druty, to po prostu zakładamy stabilizator i mogę powoli zacząć coś już tak robić na tych treningach. No, może lewą ręką popoksuję trochę więcej, bo na razie niestety ortopeda dał mi światło zielone tylko na to, żebym mógł sobie pobiegać od poniedziałku. I to jest jedyne, co mogę robić. Ciekawy temat, tejpowanie dłoni przed walką. Jak to robisz? Bo niektórzy zawodnicy tejpują tak, żeby nokautować, inni, żeby bardziej chwytać. No i też z czego wynika, że ją złamałeś? Może coś tam było nie tak? No, złamałem ją z... Błąd techniczny. To naprawdę mała pierdoła. Chodzi konkretnie o to, że mamy w rękawicach kciuk odsunięty, a ja przy moim ciosie podbródkowym miałem pięść ułożoną w taki sposób. A wiem, że technicznie powinienem mieć ją dokręconą dużo mocniej, łokciem do środka, bym trafił pięścią, a tak to niestety trafiłem kciukiem i kciuk poszedł się... A propos tego tejpowania, tejpujesz w jakiś specjalny sposób? Tejpuję tak, jak mi zatejpują katmeni, tak naprawdę. Proszą mnie po prostu, proszę ich, żeby po prostu nadgarstek był zawsze w miarę sztywny. Nie zależy mi jakoś mega na chwytach. Wiadomo, że jak będziemy się chwytać, to jasne, ale zależy mi głównie na to, żebym miał usztywnione nadgarstki, żeby mi nie wywaliło łapy, jak będę uderzać. Kiedy się dostaje w KSW rękawice? Na ile przed walką? Jak je rozbijasz? Jak to wygląda? Jak przyjedziesz w czwartek... w KSW Office, może KSW Office, w biurze KSW dostajesz różne rodzaje rękawic, w sensie różne rozmiary, wybierasz sobie, który ci najbardziej leży, oni zapisują te rękawice i wtedy je dopiero już widzisz w dniu gali, tak naprawdę wchodzisz do szatni i przynoszą ci te rękawice, te same, które przymierzałeś wcześniej, także nie ma czasu, żeby z nimi coś porobić po swojemu, zresztą no są naprawdę tak fajne, że nie ma sensu dłubać przy nich jeszcze bardziej, jakoś się rozmiękczać. To będziesz gotowy na Londyn? Pozostała jeszcze jedna gala, nie licząc tej dzisiejszej. Zobaczymy. Nie wiem dokładnie. Londyn nie podali jeszcze terminu. Nie podali terminu, pewnie dzisiaj będzie, no ale jak zwykle to pewnie jakiś październik, coś takiego. Na koniec roku będę na pewno gotów. Na październik, listopad myślę, że spokojnie mogę wejść do klatki i bić się 5 rund. Ale zanim Londyn, dzisiaj mamy świetną galę. Jak typujesz takie starcie jak Michał Materla na przykład versus Scott Askam? Typuję to w taki sposób, że po prostu uważam, że Michał w swoich walkach rewanżowych pokazuje się dużo lepiej. Tego wiemy, że jest waleczny. Byłem też na chwilę w hotelu, widziałem, że Askam miał chyba małe problemy ze zbijaniem wagi. Nie znosił tego za dobrze. Może to się odbić na jego dyspozycji. Wydaje mi się, że Michał Materla pokaże w tej walce się z dużo lepszej strony i będą iskry, no bo wiadomo, że poprzednia walka nie poszła za bardzo po jego myśli, szybko się skończyła. Jak wyciągnął z niej wnioski, a wyciągnął je na pewno i znamy go, no to będą iskry, będzie wojna. Ale to co on musi zrobić, żeby pokonać Askama, twoim zdaniem? Co musi zrobić? Myślę, że powinien wywrzeć mocniejszą presję i nie dawać mu pola do pracy. A szukać w partnerze okazji, przeleżeć trochę Scotta? Najbardziej. Jak będzie okazja, to jak najbardziej, ale wiadomo, że Michał to jest bitnik i on będzie szedł na wojnę. Także myślę, że możemy się spodziewać pół dystansu. No i super, na to czekamy. Czekamy też na Soldicza z Krystianem. No, co myślisz o tej walce? Myślę o niej to, że skończy się szybko. Będzie pierwsza, max druga runda. Na pewno nie będzie 5 rund. Jeśli by były, to będzie tragedia. Po prostu chłopacy będą pewnie wywaleni albo, nie wiem, połamani i nie będą mogli sami się skończyć. A tak, wydaje mi się, że walka skończy się szybko. Obaj raczej chcą tego, żeby po prostu ta walka się szybko skończyła, będą mocno napierać i po prostu albo lewo, albo prawo, któryś padnie, a ja znam wynik tej walki, więc wie, kto padnie. No. Kto jest mocniejszy fizycznie, jak sądzisz? Zobaczymy, jak się złapią. Fizycznie
Wydawało mi się wcześniej, jak Soldicza gdzieś widziałem w telewizji, że jest mega wielką bestią. Krystiana widzę na co dzień, też wiadomo, że jest wielką bestią. Ale jak ich zestawimy obok siebie, to zdaje mi się, że Krystian jednak wygląda odrobinę lepiej. No. Soldicz mówi, o Soldiczu się mówi, że on jest takim one trick pony, czyli tylko dobrze boksuje, ma dobrą stójkę, jeżeli chodzi o te ręce. Twoim zdaniem tak jest, czy on ma wszystkie płaszczyzny w porządku? Soldicz? Tak jest. Tak naprawdę wszystkich płaszczyzn nam nie zaprezentował w KSW. No właśnie. Więc nie wiemy tego, co tam, co robi w porterze i tak dalej. Dominik Durniat nas podsłuchuje. Podsłuchuje, wysyła mi później. I co najgorsze, wysyła całuski Sebastianowi. No, ja oczywiście jestem otwarty, ale tą drogą nie idę. Tak, ale mam też fanów. No i wiecie, to jest jeden z tych fanów, który wysyła dziwne zdjęcia po nocy. I ich nigdy nie odpalasz. Ale nic was... Nie, to jest jednostronna miłość. Po prostu Dominik sam do mnie przylgnął, a ja go omijam. No, ja go omijam. Sam tego to są buziaka, straszne. Dobra, wracamy do Soldicza i jego wszechstronności. Nie wiemy jeszcze, czy jest wszechstronny. Wiem, że Krystian jest dużo bardziej wszechstronny, ponieważ potrafi obalić, potrafi bić na ziemi, potrafi też poddać. I wydaje mi się, że jak będzie chciał, to może sprawić tą walkę na ziemię, ale zdaje mi się, że po prostu Krystian jest tak przygotowany i tak chce pokazać po prostu to, że jest lepszy, że wyjdzie w płaszczyznę Soldicza i tam sprawi niespodziankę. A powiedz, jak się czuje psychicznie Krystian, bo to jest jego najważniejsza walka w karierze. Jest ta presja? To jego pytać, ale wydaje mi się, że nie. Jak z nim wczoraj spędziłem cały dzień, wyglądał świetnie. Dzisiaj podejrzewam, że jest jeszcze lepiej tak naprawdę. No bo, kurczę, czemu mamy tłumaczyć presję? On się czuje świetnie, on się dzisiaj bije o mistrza federacji. Ja też bym się czuł świetnie, to jest po prostu euforia. Zobaczycie, że jak on będzie wychodzić do walki, on będzie się śmiać ze szczęścia. Trochę twoje nemezis, Antun Racic dzisiaj walczy z Pawłem Polityło. Jak obstawiasz ten pojedynek? Nie chcę dawać typu. Wiem, że będę bić się z którymś z nich, bo mamy na razie małą kategorię. Wydaje mi się, że fajnie by było, jakby Antun wygrał, jakbyśmy mogli się pobić jeszcze raz. Nie wiem, czy to będzie wobec jego fair, jeśli od razu nas zostawią ze sobą. Ale chciałbym kiedyś jeszcze z nim pobić, wiadomo. No. Co byś tym razem innego zrobił? Pobił go. Okej. I myślę, że tym pozytywnym akcentem możemy kończyć. Wielkie dzięki. No i co? Widzimy się tutaj dalej. Oglądamy walki. Jasne. Widzimy się wieczorem na gali. Trzymajcie kciuki za Krystiana. Do zobaczenia. Pozdrawiam. Zdrówko.